W minionym tygodniu w stolicy naszego województwa odbył się już 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z partnerów instytucjonalnych tego wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedsiębiorców zaprosił do dyskusji pod tytułem Polska bez smogu. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to cykliczne wydarzenie, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W ciągu 3 dni w salach Centrum Kongresowego poruszono dziesiątki tematów związanych z działalnością gospodarczą, począwszy od szans studenckich startupów, a kończąc na inżynierii biomedycznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako główny partner instytucjonalny prowadził sesję pod nazwą Polska bez smogu. Mówiono tu m.in. o programie Czyste powietrze. Czyste powietrze to jest w tej chwili takie priorytetowe zadanie Wojewódzkiego Funduszu i największe, jakie stoi przed Wojewódzkim Funduszem. Nie zapominamy o innych zadaniach, o innych priorytetach, ale na pewno czyste powietrze, na tym się skupiamy i to jest taki priorytet. W panelu dyskusyjnym wziął udział m.in. minister środowiska, który odnosząc się do programu Czyste Powietrze zakłada rozwiązanie, a przynajmniej zniwelowanie w znacznym stopniu problemu smogu w ciągu najbliższych 10 lat. Mam nadzieję, że emisja zanieczyszczonego powietrza zmniejszy się o 80%, jeśli chodzi o domy indywidualne, energooszczędność o 40%, więc powinna być znaczna poprawa, jeśli chodzi o normy, o czystość powietrza. Zgodnie z wyliczeniami prognozującymi efekt ekologiczny programu, jest to całkiem możliwe. Założyliśmy konkretne mierniki. Każdy budynek to między innymi ilość budynków, to jest miernik. Ilość ograniczenia tlenku siarki, tlenku węgla, ilość konkretnie benzo alfa pirenu, między innymi nisko zawieszonych pyłów PM10, PM2,5. Tak więc jest konkretny miernik i po tym będziemy mogli osiągnąć i sprawdzić konkretny efekt ekologiczny, który będzie mierzony w latach podczas realizacji programu. Natomiast oczywiście będziemy to robili przy współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast skąd będziemy mieli dane? Z wniosków i z podpisywanych umów. Z ilości realizowanych przedsięwzięć i z założeń, jakie określiliśmy na całe 10 lat. Jako że program Czyste Powietrze jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, podczas panelu poruszono także kwestie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Fundusz ma, można powiedzieć, szeroką ofertę dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, to było też na dzisiejszej sesji mówione, działanie 1.7. Jesteśmy instytucją wdrażającą w programie operacyjnym Infrastrukturę Środowisko. Tam takie dedykowane wsparcie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, na modernizację, na rozbudowę sieci ciepłowniczych, na modernizację sieci ciepłowniczych, na wysoką sprawną kogenerację. To ogromne środki, które są przeznaczone. Pomoc dla przedsiębiorców, jaką oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, to nie tylko środki zewnętrzne, ale także pieniądze, którymi na co dzień w ramach własnego budżetu zarządza instytucja. Około 20% naszych beneficjentów i środków, które co roku wydatkujemy, to są środki, które trafiają dla przedsiębiorców, zarówno w zakresie termomodernizacji hal produkcyjnych budynków przemysłowych, ale także na modernizację na przykład linii produkcyjnych, które to modernizacje muszą oczywiście prowadzić do efektu ekologicznego, czyli muszą wiązać się na przykład ze zmniejszeniem zużycia energii, ze zmniejszeniem odpadów, z jakimś efektem ekologicznym, który wymiernym efektem, który dana inwestycja musi przynosić. Podczas panelu podkreślano znaczenie edukacji ekologicznej, w którą spore środki inwestuje m.in. Katowicki Fundusz. Po pierwsze, cykl związany z uruchomieniem czystego powietrza, szkoleń, spotkań informacyjnych w każdej gminie. To jest średnio 100 uczestników na jednym spotkaniu. To jest około już 150 spotkań, które zrealizowaliśmy, które zaczyna się od tej części właśnie edukacyjnej dotyczącej stanu powietrza, dotyczącej tej świadomości. Ale to jest też cały priorytet edukacji ekologicznej, który mamy w ramach wsparcia, które oferujemy, gdzie wspieramy gminy, organizacje różnego rodzaju właśnie w realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej, kampanii antysmogowych, kampanii właśnie podnoszących świadomość mieszkańców województwa w zakresie właśnie między innymi czystego powietrza.
Profesor Uniwersytetu Śląskiego podkreślał, że każdy z nas może walczyć z niską emisją, czy to poprzez wymianę kotła na bardziej ekologiczny, termomodernizację budynku, czy choćby zakup dobrej jakości węgla, ale ogromne znaczenie w walce ze smogiem ma także otaczająca nas przyroda. Mamy sprzymierzeńca w walce o czyste powietrze. Na wyciągnięcie ręki, ja myślę tutaj o przyrodzie. Przyrodzie wokół nas, przyrodzie w naszych miastach, w przedsiębiorstwach. Też przedsiębiorcy też mogą być tutaj wzorem do naśladowania, jeżeli pójdą tą drogą. Postawią na przyrodę. Doskonale wiemy, no, przyroda, drzewa są nam niezbędne i mogą nam wydatnie pomóc w walce z problemem, jaki mamy z zanieczyszczonym powietrzem. Najważniejsze jest, aby podejmować nawet małe, ale zdecydowane kroki na rzecz poprawy stanu naszego środowiska.